Nurkowanie kojarzy nam się z pięknymi rafami, zwierzętami albo szukaniem szczupaka gdzieś na honoradce. Ale są też tacy nurkowie, którzy nie korzystają z płędów, manometrów i zamiast masek zakładają wielkie żółte hełmy. Kto to taki? To nurkowie komercyjni, którzy wykonują pracę podwodne. O tym, jak wygląda praca takiego nurka, czym się zajmuje i nie tylko, opowie Robert Polewski, dyrektor OSPP Harpun. Nurek saturowany. Nurek, który jako jeden z pierwszych Polaków ukończył szkolenie nurkowe w US Navy. Brzmi ciekawie? No to lecimy pod wodę. Miłego słuchania. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i iwentach nurkowych. Cieruj się pod wodę. Cześć Robert. Cześć. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałeś? E, oczywiście w Piechcinie. A to było takie nurkowanie, czy po prostu stanie pod wodą? Bo będziemy o tym dzisiaj rozmawiać pewnie. To było nurkowanie w roli instruktora podczas zajęć praktycznych dla przyszłych nurków trzeciej klasy. No właśnie, nurek trzeciej klasy. Rozjaśnijmy, czym jest nurek pierwszej klasy z jakieś, nie wiem, od gwiazdki, dan, czy coś w ogóle, nie wiem, czarny pas mistrzostwa nurkowania. Nie, w nurkowaniu komercyjnym, zawodowym, które upoważnia nas do zawodowej pracy jako nurek, kierownik prac podwodnych czy operator systemów nurkowych, rozróżniamy rzeczywiście stopnie kwalifikacji. W przypadku nurków to jest nurek trzeciej klasy, to jest nurek, który nurkuje do 20 metrów, nurek drugiej do 50 Pierwszej to jest nurek, który nurkuje bez ograniczenia głębokości, ale tylko nurkowania krótkotrwałe. Natomiast nurek saturowany to nurek, który wykonuje wszystkie prace, łącznie z pracami długotrwałymi. W przypadku kierowników prac podwodnych mamy też trzy stopnie: trzeci, drugi, pierwszy. Tu podział jest prawie analogiczny. Kierownik prac podwodnych trzeciej klasy to jest uprawniony do prowadzenia prac podwodnych do 20 metrów drugiej do 50, a pierwszej bez ograniczeń głębokości. Okej, okay, mówisz prace podwodne. Na czym to polega? Jak to wygląda? Bo wyobrażamy sobie nurka jako człowieka, który ma tam butle na plecach, ma płetwy, on sobie gdzieś tam pływa. A jak to wygląda? Czym są te prace podwodne? Jak to w ogóle wygląda? Prace podwodne w, w nurkowaniu, no podstawowa różnica jest taka. Nurek rekreacyjny, którym, którym też jestem, nurkuje dla fanu, tak? dla tego, żeby coś zobaczyć, żeby pobyć w nieważkości, e, bardziej dla relaksu i dla przyjemności. Nurkowi zawodowemu za to płacą. Nurkowi zawodowy, jak wchodzi do wody, to nie dla przyjemności, tylko dla pieniędzy. To jest jego zawód, jak każdy inny. I e, różnimy się tym, że idziemy pod tą wodę wykonać konkretną robotę. Nie liczy się dla nas nurkowanie, tylko liczy się dla nas zrobiona praca pod wodą. I tym się różnimy od nurków rekreacyjnych. Jakie to są na przykład prace? E, prace mogą być najróżniejsze, od e, typowej hydrotechnicznej budowy, która tak naprawdę e, nie różni się niczym od budowy na przykład na powierzchni. tak. E, ostatni rok spędziłem przy budowie autostrady w Kodowni. Tak, pod wodą, pod wodą bardzo ciekawy projekt. E, I. Tak naprawdę y, robiliśmy wszystko pod wodą, od y, układania elementów, od y, spawania poprzez betonowanie, y, układanie zbrojeń. To samo robią pracownicy budowlani na powierzchni, tam warunki na to nie pozwalały i technologia była taka, że trzeba zrobić to najpierw pod wodą. Wyobrażam sobie jak budujesz autostradę albo coś biegasz, znaczy pływasz z cegłami, z płetwami. Pewnie tak nie wygląda, nie? E, no nie, nie do końca. E, nurek ma tak pracować e, i tak trzeba ułożyć pracę, żeby się jak najmniej zmęczył tak naprawdę. Wtedy będzie najefektywniejszy. E, może być zarówno w płetwach, jeżeli coś trzeba zrobić w toni lub trzeba się przemieszczać na, na stosunkowo dużych dystansach. Przy jakichś inspekcjach... Przy ścianach, ale nie nad dnem, nie na dnie, tylko ciut wyżej, używa się płetw. Po prostu nurek wtedy pływa, utrzymuje pływalność i, i też jest w stanie pewne rzeczy zrobić. Używamy chociażby magnesów neodymowych, które pozwalają nam się po prostu przyczepić do stalowej ściany, chociażby o. arsenowej. Wtedy wisimy sobie, założymy takie dwa magnesy z lewej, z prawej strony i zapieramy się nogami o ścianę. I też jesteśmy w stanie pracować, tak? Superpływalność. Yy, tak, wtedy, wtedy jesteśmy oczywiście we właściwej pozycji. Tak. Okej, okay. to czym jeszcze w takim razie różni się sprzęt taki nurka do prac podwodnego do rekreacyjnego? Poza tymi magnesami na dymu. Yy, tak. Yy. Przede wszystkim w nurkowaniu zawodowym nie ma nurkowania. Bez łączności, tak? Eee, używa się głównie przewodowej. Eee, ta bezprzewodowa jest, jest, jest bardzo zawodna, czyli nurek nurkuje, zawsze ma jeden kabel z łącznością. Przy czym, e, gdyby chcieć zastosować zestaw autonomiczny, czyli na plecach. Praca była bardzo krótka i w zasadzie się tego nie używa w profesjonalnych pracach podwodnych. Więc w 99% przypadków ten nurek będzie w sprzęcie przewodowym, zasilanym z powierzchni. Czynnik oddechowy biegnie kablem, w takiej wiązce kabli można powiedzieć. Jeden z nich to jest czynnik oddechowy, no na małych głębokościach to jest z reguły powietrze, czasami nitrox. Natomiast są jeszcze kable od łączności, światła, kamery. I jeszcze z przewód pnęło. Nurek zawodowy też różni się tym, że nie bierze głębokościomierza. Po prostu okay. idzie, 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 do, idzie do pracy, jego głębokość kontroluje kierownik prac podwodnych. Nasze przepisy ściśle określają, co wchodzi w minimalny skład y, sprzętu, który nurek musi wziąć. Natomiast y, nie ma tam głębokościomierza czy komputera, który oczywiście dla nurka rekreacyjnego no, byłby takim szokiem. Tak? No, jak do wody bez, 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 <grym> bez głębokościomierza, bez komputera, no jak? nie? No tak, u nas to jest. A ten, manometr? Manometr oczywiście musi mieć do butli zasilania awaryjnego, czyli nurek z reguły nurkuje w hełmie. Tak, mhm. to jest y, w Takim naj... takim, tak, takim hełm tutaj widzicie y, KM27 z naszej szkoły. W tym nurkują kursanci na pierwszym kursie, ale też jest najbardziej popularnym hełmem później w pracy. Tak? I uczą się pracy w takim hełmie, gwarantuje on najwyższy poziom jakby bezpieczeństwa. Tak? Chroni głowę, system oddechowy jest, jest zdublowany, a nawet jeszcze trzecia opcja to jest jeszcze ten bailout, który mamy na plecach więc, więc jest bardzo bezpieczny. Co w takim hełmie? Bo to widzę kawa kawał sprzętu znajdziemy. Widzę, że pewnie jest światło. Po prawej stronie co mamy? No taki hełm to yy, umożliwia nam zamocowanie wielu rzeczy w zależności od typu pracy, ale standardem jest światło, yy, kamera. Jeżeli musimy, to możemy przymocować na przykład do spawania, cięcia podwodnego. Mhm. Uchwyty nam to umożliwiają. Ma podłączenia do, właśnie tak jak powiedziałem, tych wszystkich urządzeń. Elektryczne, kamera, światło, łączność. A po co kamerka? Kamera nie jest wymagana. Mhm. No i też nie każdy w każdych warunkach się sprawdza, tak przy zerowej widoczności jest to bezużyteczne, natomiast do y, archiwizowania danych, do nagrywania pracy, często jest tak, że pracę, którą wykonujemy, zleceniodawca po prostu chce mieć nagraną, okay. więc jest to standard. Z drugiej strony też pozwala kierownikowi prac podwodnych u góry, y, Lepiej kierować nurkiem, tak? ponieważ e, widzi, co Nurek robi, nadzoruje to, czasami go poprawi. E, zawsze, jeśli widzimy, co jest robione pod wodą przez ekipę na górze, jest to tylko na plus. E, kamera kolorowa? E, tak, tak. Tak się zastanawia właśnie e, w zerowej e, widoczności. Tak, choć e, no, do, dzięki bez, gdy używamy bez światła, to wiadomo, że na pewnych, pewnych głębokościach te kolory zanikają, natomiast jak mhm. tylko doświetlimy. No, to jakby odzyskujemy je. jest taki hełm? Ponad 14 kg. Yy, no jeszcze Jezu. trzeba dodać światło, kamerę, powiedzmy przyłbicę. Yy, spokojnie 15 kilo będzie, będzie ważył. Ja, ja już czuję, że głowa boli kark. Tak. Yy, przy pierwszym nurkowaniu, po jakimś czasie, to każdy nurek zdaje sobie sprawę, że, że boli kark, tak? Ponieważ jest tak wyważony, że się bardzo ciągnie do przodu. Natomiast pod wodą, pod wodą jest komfortowo, ma pływalność zerową. Jest... jest jest dobrze. jest dobrze. Rozumiem, że powietrze dostaje się pewnie dziś do, do tego hełmu jednym z tych wężyków. Tak. I Nurek sobie oddycha swobodnie. Tam, nie, tam jest jakiś ustnik, czy po prostu oddycha tak naturalnie? E, nie. Tam jest taka maska, e, półmaska, e, do której Nurek przykleja twarz. Mhm. E, dzięki tej masce. E, i temu, że ma ona zawór jedno, taki jednokierunkowy, nie dmucha, nie wydmuchuje dwutlenku węgla do przestrzeni hełmu. Okay. Czyli przestrzeń martwa jest ograniczona do takiej małej półmaski i wydychana na zewnątrz. Gdyby tego nie było, albo ten zaworek byłby wadliwie zamontowany kumulowałby mu się dwutlenek węgla w przestrzeni hełmu, co mogłoby doprowadzić do zatrucia, bólu w głowy mhm. i tym podobnych rzeczy. Czy w takich maskach występuje, nie wiem, parowanie, co się w rekreacji często e, Oczywiście, że tak. E, no dobra, to jak przepłukać tę maskę? E, bardzo prosty sposób. Mamy tutaj pokrętło. E, to jest nasz taki backup, w zasadzie automatu tak, mhm. drugiego stopnia, który jest tradycyjnym automatem, e, podobnie zbudowanym jak w rekreacji chociaż testowanym do 470 metrów, okay. natomiast, natomiast mamy tutaj takie pokrętło i to jest nasz nawiew, tutaj pod iluminatorem w hełmie, za iluminatorem jest taki taka rurka z dziurkami i to jest nawiew na całą szybę, od razu nam odparowuje. Klima. Taka klima, tak. Żeby sobie zwiększyć komfort pracy i, i, i poczuć, że tak powiem, lekki przewiew pod wodą, to możemy sobie nawiew włączyć. Pomaga w pracy zdecydowanie. Nie no ci, że to mnie zaszokowało. No, także nie, jest to bardzo przydatna rzecz, ponieważ w czasie pracy tak naprawdę często sobie te, tym nawiewem regulujemy ilość czynnika pod, podawanego do mhm. hełmu, żeby nam się lekko pracowało. No jasne. No tak, może być stres, może człowiek. Się... Cokolwiek. Przy, przy, przy lekkiej pracy, powiedzmy, jak tylko chodzimy po dnie, zużywamy około 20-25 y, litrów y, czynnika oddechowego na minutę. Przy ciężkiej pracy to już jest 50. Okay. I w tym momencie to już na pewno sobie nawiew włączymy. <laughs> no jasne. E, rozumiem, że starczo rozumiecie tam z powierzchni z jakiejś butli czy z kompresora jak to działa? E, może być w dwojako rozwiązane. E, Praktykuje się raczej, że przez tablicę zasilania czynnika oddechowego, w który jest reduktor. Ciśnienie jest redukowane z butli bądź banku gazów do ciśnienia, które podajemy na hełm. Natomiast można też zasilać bezpośrednio ze sprężarki niskiego ciśnienia. Mhm, Okej, okay. mhm. dobra. Mówię, że coś tam może się popsuć, jakiś na przykład zaworek. Wtedy rozumiem, prace podwodne się kończą i nie ma czegoś takiego, jeszcze jeszcze posiedzę, coś tam dospawam. Nie, zasada jest jedna. Gdy cokolwiek się psuje, cokolwiek jest. Nurek zdaje sobie sprawę z jakiejś niesprawności, musi zrobić dwie rzeczy. Jedną to zameldować do góry, co się wydarzyło, ale druga to z reguły przy taką pracę przerywamy, chyba że jest to coś tak drobnego, że sam to może usunąć pod wodą. Mhm. Ale zasada jest jedna, nie nurkujemy w sprzęcie niesprawnym. Niesprawnym. Mówisz o komunikacji, ta komunikacja jest ciągła czy no tam nie wiem, rozmawia się z kierownikiem prac podwodnych czy raczej kierownik się wycisza i daje w spokoju pracować? Yy, nie, kierownik nie jest od tego, żeby <laughs> też przeszkadzał nurkowi non stop, tak? Tak naprawdę jak nurek już dojdzie do miejsca pracy i zacznie pracować, yy, to yy, do tej komunikacji słownej może nie być przez dwie godziny, tak? okay. yy, Nurkowania takich na małych głębokościach. No to trwają po trzy godziny na przykład. Nurek jak już pójdzie, trafi do, do miejsca pracy i zacznie, to też nie lubi, że mu przeszkadzać. Oczywiście kierownik u góry cały czas go słucha, słyszy, jak oddycha, mhm. i tak naprawdę przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że jeżeli oddycha głośniej, to już jest dla znaczy szybciej. Głośniej, to już jest dla nas taki moment zaniepokojenia, pytamy co u niego i tak dalej, więc y, słyszymy nurka, ale niekoniecznie jego głos. O jasne. Mówisz, że nurek poszedł i to jest w nu nurkowaniu rekreacyjnym, zawsze nurkuje się no, w parze, tak? A czy w pracach podobnych tak samo, czy idzie sobie jeden nurek, a drugi kierownik jest na górze? Nie. W nurkowaniu zawodowym. Yy... Pracę wykonuje się pojedynczo bądź we dwójkę. Natomiast najczęściej wykonuje t, y, pracę pojedynczy nurek, oraz drugi jest nurkiem asekuracyjnym, y, który jest na powierzchni. Tak? Pracę wykonujemy zawsze w asekuracji, natomiast ten nurek zawsze jest na powierzchni. Mówiliśmy sobie o hełmie, on jest ciężki, wielki. Ale... A co pod hełmem? Jakiś skafander specjalny? Bo rozumiem, że musi być jakiś pewnie, nie wiem, stelaż, jakiś ciężki sprzęt, żeby to założyć na siebie. To nie może być pianka chyba, nie? Wszystko zależy od, od tak naprawdę od warunków, w których nurkujemy, ponieważ zdarzało mi się nurkować w tym hełmie na Florydzie, okay. w podkoszulku krótki w spodenkach i w hełmie. To do czego przyczepiłeś ten hełm? No, taką uprząż e, oczywiście miałem, za, na którą miałem też małą butlę zasilania awaryjnego, e, no ale to wyglądało tak filigranowo, bym powiedział, ale warunki były takie, że było i tak komfortowo, nie? Było bardzo ciepło, więc e, e, z drugiej strony... E, w, 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 ciep w ciepłych morzach yy, to pianka w zupełności by wystarczała, tak? Natomiast no, u nas pianki praktycznie się nie spotyka. Zawsze jest to suchy skafander. Taki zwykły grecki. Zwykły. Yy, yy, zwykły. Okay. Zwykły skafander w zupełności wystarcza. No, oczywiście na temat żywotności ko konkretnych produktów nie będę się wypowiadał, yy, ale, ale zwykły skafander. I pewnie jest system grzewczy. Nie. System grzewczy wykorzystujemy przy większych głębokościach, tak? to, to wtedy, gdy nurkowania, przy, na przykład przy nurkowaniach długotrwałych, saturowanych, używa się zupełnie innych skafandrów, ogrzewanych wodą. Ale w pracach na małych i średnich głębokościach praktycznie niewykorzystywane, nie są, nie są aż tak potrzebne. Okay. Czyli klasyczny suchy skafander i fajny fajny helm z komunikacją, to jest po kablu komunikacja, jak Tak, dobrze. oczywiście. Łączność jest przewodowa. Mhm. Mówiłeś też, że, ok, jak jest widoczność, to widoczność, a jak wykonać pracę podwodną, jak nie ma tej widzialności w wizury totalnej? Nie wiem. Rozumiem, jakiś kanał portowy na przykład. Ech. Po omacku? Ech. Tak. Bo światło to pewnie nic nie daje. Nie, światło nic nie daje. Tak naprawdę, znaczy są też plusy, gdy nic nie widać, ponieważ wtedy, gdy masz pracę na przykład do pospawania coś, nie widać nic, no to nie musisz nawet montować przyłbicy do spawania. Tak? No tak. Ponieważ nie jest ci po prostu potrzebna. Robisz wszystko po omacku. W tym momencie wtedy światło też nie jest w ogóle potrzebne, bo jego I zapalenie, zapalenie nic ci nie daje. Tak. I kamera również, i dostajemy przy tej łączności, która jest z tych wszystkich elementów jedyna, bezwzględnie wymagana, żeby prace podwodne prowadzić. Te wszystkie pozostałe są dodatkami, gdy są ciut lepsze warunki, no to się przydadzą. Takie warunki, że nic nie widać, a trzeba pracę zrobić, no są bym powiedział naturalnymi dla nurków zawodowych, trzeba się z tym oswoić. Bo to są częste warunki pracy. Okej. Okay. I naprawdę tak po umacku da radę coś zrobić? Yy, da radę, da radę. No Trzeba mieć tu pewną wyobraźnię. Potrafimy się poruszać z zamkniętymi oczami po własnym domu. Bo wiemy, gdzie, kto, gdzie co stoi. I to jest trochę w analogiczny sposób, tak? Znamy miejsce nurkowe, wiemy, znamy elementy, które, które mamy dotknąć, sprawdzić, czy to jakąś śrubę odkręcić, czy na przykład przyspawać jakiś drobny element, żeby, żeby nie odpadł od ściany, albo coś pociąć, wyciąć, przeszlifować. No to najpierw musimy tymi rękoma sobie to wszystko wybadać. Wymacać. Ale w rękawicach to ciężko będzie. Bez rękawic byłoby jeszcze ciężej, bo te ręce byłyby pewnie poharatane strasznie. No ale takie są warunki pracy. Już tutaj nic nie zrobimy, nie? Mhm. Dlatego jeśli nurek widzi swoje ręce, czyli jest w stanie zobaczyć, czego dotyka, to już jest dobrze, tak? Bo, <grym> to, to bo zasięgu, od dzisiaj nurkowie ma... rekreacyjni nie narzekają na wizurę. Nie, 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 nie to. No, także jeżeli, jeżeli widzimy swoje ręce, y, to jest dobrze, ponieważ wtedy też widzimy, czego dotykamy. Tak? <noise> Elegancko. No. Powiedz mi, mówisz, tam mówisz o spawaniu, szlifowaniu, cięciu. Czy za czym przyjdzie się na kurs takiego nurka prac podwodnych trzeba umieć obsługiwać szlifierkę, spawarkę, czy tego się uczy w trakcie nie wiem, zajęć? E, nie trzeba umieć. E, żeby przyjść na kurs nurka zawodowego, e, tr e, trzeba spełnić dwa wymogi. Trzeba mieć 18 lat, oraz trzeba mieć spełniać warunki zdrowotne do pracy w charakterze nurka. Te dwie rzeczy wystarczają. Okej, okay, teraz... się nie trzeba robić jakiegoś kursu nieemerykacyjnego w wódę? Nie. Byłoby super, gdyby taki kursant takiej umiejętności posiadał, ponieważ przyznam się szczerze, ten kurs niespełna jest miesięczny jest bardzo intensywny. My tutaj mamy w naszej grupie bardzo zróżnicowaną ekipę, gdzie mamy instruktora płetwonurkowania, Mamy bardzo doświadczonego jednego nurka, ale mamy też dwóch kursantów, którzy nigdy w życiu nie nurkowali. To były ich pierwsze zejścia do wody. I umiejętności, które wynosi się z takiego, chociażby taki nurek OWD P1, który by miał już tą zdolność do wyważenia się, obsługi swojego skafandra, kontroli pływalności, to są bardzo... Bardzo pożądane umiejętności, ale nie wymagane. Można y, przyjść y, tak naprawdę y, bez wcześniejszych doświadczeń. Ci młodzi nasi adepci bardzo sobie radzą, jestem zaskoczony, y, ale też szczęśliwy, bo, bo, bo dają radę po prostu. Tak? Super, czyli faktycznie dwa wymagania: ok. I na kurcie poza obsługą hełmu nurkowania też się uczy pełnią życia sprzętu. Tak. Y, w zeszłym tygodniu mieliśmy cały tydzień z, z szkoleń, ćwiczeń z pracami podwodnymi. E, oprócz e, użycia takich narzędzi dotypowych, które możemy też spotkać w własnym domu, tylko inaczej zasilanych, e, jak szlifierki, m, wkrętarki, klucze do. E, Zasilane pneumatycznie, tak? Uczyli się używać tych narzędzi pod wodą. Zasilanie było podawane im z góry, pneumatyczne. Mieli też dzień z użycia narzędzi hydraulicznych, które no są mocniejsze, że tak powiem, większym zakresem ciśnień i siły pracuje się nim pod wodą. Także mieli też możliwość nauki, pracy z narzędziami, które wytwarzają 700 bar na przykład. Tak? E, e, uczyliśmy ich też e, podstawowych e, dla nurka zawodowego umiejętności, jak cięcie metodą ultratermiczną. Używa... Mhm. Jak to działa? Jak to działa? E, potrzebna jest spawarka, e, e, są do tego specjalne elektrody w otulinie, w otulinie takiej tlenowej, spalają się. Przez środek elektrody biegnie, biegnie tlen podawany osobnym wężem. Wystarczy za, zaiskrzyć taką, taką elektrodę, ona się bardzo łatwo zapala. Na końcu niej wytwarza się temperatura spalania. E, około 5000 stopni Celsjusza, także ogromna. Tu wy podkrzywacie ten piechcionek. No, woda dobrze chłodzi, także odbiera ciepło. Nie jesteśmy. E, no, może, może jeszcze troszkę, troszkę trzeba tu podgrzać wodę, także, także zapraszamy. Zimą może będzie cieplej, ale e, możemy dzięki tym, tym metodom. E, Ciąć beton, stal. Umy. Tak, także jest to bardzo efektywna metoda. Uczyliśmy ich też spawania podwodnego. Byli na tyle zaaferowani obsługą spawarki, że pomimo 12 godzin zajęć po zajęciach. Dalej spawali na powierzchni, dla na nauki. Także, także było dla nas zaskoczeniem, ale też miłym, miłym takim w odbiorze, że, że chcą, że ich to ciekawi. Także, także myślę, że są zadowoleni. Nie no, brzmi to fantastycznie, powiem ci szczerze. Czyli poza nauką nurkowania, jeszcze nauka sprzętu i tylko trwa to miesiąc. To jest dzień w dzień, kursy? Tak, nieca... tak, ta edycja trwa nieco ponad trzy tygodnie, ale zajęcia są łącznie z niedzielami. Kurs jest intensywny. Zaczynamy od 8. Zdarzało nam się skończyć od 22. Dużo zajęć w wodzie? Dużo. Poza trzema pierwszymi dniami, gdzie była teoria, tylko w zasadzie codziennie nurkują. Przeplatane to jest trochę teorią, żeby, żeby zrealizować cały program kursu. Ale staramy się im przekazać jak najwięcej wiedzy z różnych dziedzin. Był u nas wykładowcą na, na przez jeden dzień pan doktor Jarosław Krzyżak. No, taki autorytet z dziedziny fizjopatologii, autor wielu książek z medycyny nurkowej. Nasi kursanci dostali jeszcze. Książkę pana, pana doktora, który, która na pewno będzie im mogła rozszerzyć wiedzę i, i mieć do czego wrócić, po prostu. Instruktorzy, którzy u nas pod wodą uczą nurków, też są doświadczonymi osobami w konkretnych rzeczach. Które, które mogą w efektywny sposób y, po prostu przekazać. Tak? Mm -hmm. Mam takie pytanka a propos y, tych stopni. Tak? Mam trzeci, drugi, pierwszy. To się dostaje jakiś nie wiem, certyfikat uprawnienia. Czy on ma termin ważności, czy to jest już na zawsze? Yy, w, najpierw powiem tak. W Polsce zgodnie z naszą ustawą o wykonywaniu prac podwodnych są trzy zawody w zakresie wykonywania prac podwodnych. Kierownik prac podwodnych, nurek oraz operator systemów torkowych. Kierownik prac podwodnych i operator systemów nurkowych są dyplomami bezterminowymi. Gdy je już dostaniesz, to masz je do końca życia. Natomiast nurek jest to dyplom wydawany z terminem ważności na 5 lat. W czasie tego okresu nurek musi zdobyć odpowiednią ilość godzin praktyki udokumentowaną. Jeśli to minimum wypełni, no to tylko składa formalnie dokument z wniosek o wydanie nowego dyplomu i to wszystko. A w ogóle jak wygląda w taki egzamin, czy jest egzamin, żeby zdobyć takie uprawnienia? Bo rozumiem, jest kurs, tak. a po My, kursie co? No mogę powiedzieć bardzo dobrze, jak to wygląda, ponieważ jeszcze półtorej roku temu yy, to ja egzaminowałem tych Aha. kandydatów na nurków, więc, więc układałem im testy. Natomiast yy, wygląda to następująco. Yy, na te pierwsze uprawnienia nurka trzeciej klasy i kierownika prac podwodnych trzeciej klasy są egzaminy praktyczne i teoretyczne. Później są już tylko teoretyczne. Więc tutaj na tym naszym kursie, po naszym kursie, będziemy mieli egzamin teoretyczny, test. Jeśli ktoś napisze na piątkę, jest zwolniony z ustnego, ustny, później praktyczny. I w praktycznym rozumie, jakieś zadanie dostają potem, typu, zespawaj i coś z odkręć. Eee. Tak, na pewno zostanie jakieś zadanie do wykonania. No oczywiście te zadania to układa komisja kwalifikacyjna dla nurków, e, która działa przy dyrektorze Urzędu Morskiego w Gdyni. E, jest to komisja no, z zewnątrz, która przyjeżdża i egzaminuje kursantów w ośrodkach szkolenia. E, I no, oczywiście co wymyślą, tego nie wiem. E, natomiast e, muszą się nurkowie no, być przygotowani do tego, że cokolwiek z zakresu szkolenia yy, może się na egzaminie pojawić. Czy taki egzaminator też schodzi pod wodę w, he w hełmie? I... Nie, nie. Yy, egzamin jest przeprowadzany w oparciu o bazę prac podwodnych ośrodka, szkolenia. Zatem my jako ośrodek jesteśmy zobligowani, żeby udostępnić nasze hełmy, yy, nasz sprzęt, yy, miejsce yy do nurkowania oraz zabezpieczyć także kadrę, która będzie tym wszystkim kierować, czyli kierownika prac podwodnych już z uprawnieniami, nurka asekuracyjnego, który również ma uprawnienia zawodowe, tak, żeby tych kandydatów na nurków jeszcze właściwie, właściwie zadbać o ich bezpieczeństwo. Okej. Okay. Uprawnienia 5 lat, to jest taki już egzamin, rozumiem, państwowy. Tak. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, plastik z jakiejś tam organizacji. Nie, nie, nie. Czyli coś, coś konkretnego. Powiedz mi, jak mówisz, nurkujesz rekreacyjnie. Które nurkowanie jest fajniejsze? Takie w hełmie ze spawaniem, czy takie rekreacyjne? O, <grym> e, trudne pytanie, bo powiem tak, dawno nie nurkowałem, tylko dla przyjemności. Hmm. E, ale jak sobie przypomnę jedno z fajniejszych nurkowań, yy, powiedzmy yy, USS Oriskany na Florydzie, yy, no to gdy tylko zanurzyłem głowę, to mogłem tam siedzieć tylko wtedy z w nieskończoność tak naprawdę yy, było ciepło, pięknie i tak dalej. Yy, natomiast yy, najbardziej takie nurkowania, które Pamiętam, gdzie coś. Jest ogromna satysfakcja, jeśli zrobisz jakąś robotę pod wodą, mm -hmm. tak? Y więc wiele razy y było tak, że pomimo, że było ciężko, długo, zimno, ciemno, y no to człowiek wychodził z ogromną satysfakcją i zadowoleniem, że, że wykonał kawałek dobrej roboty, bo y coś z tego pobytu pod wodą zostało, tak? Y coś zamontowałeś, coś przeniosłeś, coś oczyściłeś, namacalny efekt, nie? Więc e, lubię oba uczucia Lubię zanurkować dla przyjemności... E, I dla hejsu, nie? I, I dla pieniędzy <noise> i jeszcze mieć z tego satysfakcję, że coś się zrobiło fajnego. A pamiętasz o jakąś najgorszą, nie wiem, pracę podwodną? E, najgorszą... Hmm. Kilka pewnie mógłbym takich wymienić, ale zdarzało się, że, że jeszcze podczas pracy w marynarce wojennej, że wychodziliśmy po poszukiwaniu zwłok tak? naszych, naszych rybaków, którzy na przykład no, toneli w kutrach rybackich. I no, pamiętam, jak wyciągnęliśmy jednego, jednego rybaka po, po miesiącu. I to uczucie pierwszy raz w życiu, że wyciąga się zwłoki, i myślenie o tym, że no, jak się może czuć rodzina takiej osoby. No tak. no, pamiętam to do dzisiaj. Tak. Mhm. Czyli takie prace poglądy też wchodzą widzę, w grę. Tak. Poszukiwanie, wydobywanie, prostowanie jakichś wraków, inspekcje różnego typu, przeglądy statków, podwodnych części, jednostek pływających, przeglądy nabrzeży. Dużo jest właśnie, tak jak mówiłem, cięcia spawania, bo często gdzieś coś się urwie, trzeba to uciąć, później przyspawać na nowo, no, tego typu rzeczy. Czyli też ogromna wiedza w ogóle taka techniczna, nie tylko nurkowa jest potrzebna? No tak, prace podwodne to jest połączenie nurkowania w hełmie z hydrotechniką, tak? Więc tu są bardzo pożądane i wskazane umiejętności z zakresu właśnie obsługi różnego typu sprzętu technicznego, różnego typu pomp, narzędzi hydraulicznych, pneumatycznych, ale także yy, doświadczenia po prostu z prac, z prac yy, takich budowlanych typowo. No, przydają się. Przydają się. No, jak mówisz o budowaniu autostrady pod wodą, to dla mnie dalej jest abstrakcja. <śmiech> tak. I <laughs> ja ktoś, to tam to autostrady. Yy, no ona jeszcze nie jest oddana, bo to między Rotterdamem a Hagą, ale, ale, ale przebiega przez... Piękny park w Rotterdamie, i, i po prostu dlatego, że musiał zostać przywrócony stan sprzed inwestycji, wkopali ją w ziemię po prostu. No tak, tak. Nie no, naprawdę, dzięki Ci, Robert, za naprawdę fajną wiedzę. No i coś innego niż nurkowie rekreacyjni do tej pory znają. To jest zupełnie inne chyba środowisko. Kompletnie. Ja jestem wow. Dla mnie to jest wow. Wasza budowa tego chemu. Super, cieszę się bardzo. No i oczywiście. Zapraszam chętnych do spróbowania. Zwłaszcza tego spawania, mówisz, że takie fajne. Tak, zapraszam, jest to, jest to coś ciekawego. Dzięki do zobaczenia. Również dzięki bardzo. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.